Mam być cicho, tak? Jakby jakbyś był, to byłoby super. W sensie, żeby... W sensie, jakbyś coś hałasował. Może zbierać i... Dobra. A ty masz bardzo taki, wiesz, głos taki, że on irytuje, to może lepiej, żebyś nie mówił. Łukasz się już przygotowuje do roastu? Nie. Nie? Jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze jest czas. Aha, tu będziesz na roście? Aha. Dobrze, fajny skład, nie? No. A widziałeś, jaki błąd zrobił Machnicki na plakacie? Nie, nie widziałam. Był Antoni Sryjek Dąbrowski. Był Antoni Sryjek. No to macie już pierwszy żart. No, mam dużo żartów będzie na Tomka. Żartuję. Okay. Na Tomka nie mam żartów. Jest zbyt poważny człowiek, żeby z niego żartować. No właśnie. W ogóle się przywitamy najpierw. Cześć, siemanko, witam Was bardzo gorąco na kanale Stand Up Hunter. Dzisiaj moim gościem w Stand Up Gadce jest Łukasz Wolski. Dzień dobry, dobry wieczór. Zdrajca Polski. Zdrajca Polski, tak, tak. Jesteś zadowolony z tego tytułu? Materiału? Materiału? Tytułu ze wszystkiego w tym temacie. Z tytułu jestem zadowolony, ponieważ się rymuje i mi się to podobało. Wymyślił to chyba Zbychu czy ktoś tam. Jakiś w ogóle był kiedyś, jakiś ten był... Jeden z komediów się tak nazywał i to było impro inspirowane moim życiem, to było w jakimś mojej urodziny i był Łukasz Wolski, Zdrajca Polski, spodobało mi się, stwierdziłem, że zrobię nazwę taką, a od razu mi pasowało pod tytuł pod intro, tak, że było Zdrajca Polski. Czy jestem zadowolony z materiału? Ja nigdy nie jestem zadowolony z materiału, ale chciałem go już publikować, nie chciałem się rozgrać. No tak, właśnie u Syrka wspominałeś, że tam taka perfekcjonizm trochę wyszedł, no nie? Że nie da się, w sensie nie da się tak zrobić, żeby ci wszystko siadło. Ja tam jestem, mój ulubiony żart tam, źle opowiedziałem, mogę go powiedzieć inaczej. To moje raczej jelita, będzie jest... słychać, dzisiaj mamy problemy to. Techniczne. Czekaj, czy to jest... w filmiku, a czy to... Czy to jest... Tomek, czy ty włączyłeś coś, co teraz tutaj tak robił gr, 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 gr? No, więc macie sobie tą swoją wakacyjną, wakacyjne testy. Wakacyjne testy, tak. W takim chyba stałym składzie, no nie? Wy się tak trzymacie w trójkę? Trzymamy się w trójkę i coś ciekawe, w ogóle były dwa pierwsze, no to byliśmy we trójkę, później jeden występ Niboka Sparka. No i tak słabo nam bilety szły i Machnicki w końcu wrzucił, że to może nieuczciwe, że wrzucamy, że będziemy we trzech, a Kasparka nie będzie, więc rzucił tego baner z przekreślonym Kasparkiem i sold out. Co ty gadasz? Po dwóch dniach sold out, więc teraz nawet jak Kasparek jest, to wrzucamy z przekreślonym Kasparkiem, bo to lepiej działa niż promo na tym, na Facebooku. No widzisz, no po prostu to samo wychodzi. Wszechświat wam po prostu daje znaki. Tak, no tutaj pytaliśmy, kto przyszedł, bo będę ja, tam dwie osoby zaklaskały, to bo Tomek, to trzy, a kto przyszedł, bo nie będzie Kasparka i cała sala. No widzisz. Więc jakby to jest najlepszy motyw, to po prostu teraz mamy już pozwolenie od Kasparka, żeby nawet kiedy go planowo miał nie być, można było wrzucić informację, że go nie będzie i to wtedy podbija bardzo oglądalność. A jaka jest w ogóle wasza historia? Czy wy na przykład w trójkę się spotkaliście na jakimś pierwszym open micu, czy się poznaliście dopiero w Comedy Labie? Tomka poznałem na swoim pierwszym open micu, ale nie kumplowaliśmy się od razu. No, do teraz tak średnio. Tak, on był wtedy, ja byłem w pubie pod ziemią. W 2018 roku, już pod koniec to było, u biskupa byłem, tak, w pubie pod ziemią, pierwszy open mic, drugi, potem gdzieś może na piątym, gdzieś byłem w Comedy Labie, chyba w styczniu czy w grudniu, na wieczór pomidorów przyszedłem, pamiętam, mój pierwszy występ. O, no widzisz. Nikt by mnie nie rzucił. Okej. Wyszedłem ładnie ubrany w koszuli, nikt by mnie nie rzucił. A podobno debiutanci zawsze mają fory chyba, nie? Jest taka opinia? Jest taka zasada, że... Jak się to powie, to tak. Jeżeli nie powiesz, to nie. To wątpię, że mają fory. W sensie, ale my zawsze mówimy tutaj, nie? Jak ktoś przychodzi, jest nowy i chce się spróbować i przyjść na Comedy Lab na te 3 minuty, które tam dostają na dzień dobry, to warto, bo my zawsze mówimy, że to jest pierwszy raz i ludzie są wyrozumiali. Tak, tak, tak. To miło. Ja też. To z ich strony miło, wiesz. My tylko mówimy, nie? Wiesz, to jest takie... No dobrze, widać, że ludzie mają empatię. Tak, jak ci złodziej powiedział, wie pan co, ja pana oszukam. I ty masz takie, może ściemnia i to dalej, nie? A jaka jest geneza twojego bifa z Kasparkiem? Bifa z Kasparkiem? No. To nie jest bif, to jest nienawiść. Kto pierwszy zrobił tą zadrę? Zadrę? Komu? No. Ja myślę, że on rodzicom pierwszy. No i potem to się tak on taką aurę ma, wiesz? On taką aurę. On jedyną osobę, które udało mu się pogodzić, to jego sąsiedzi. Naprawdę, bo jego sąsiedzi to go uwielbiają. Dlaczego? No bo dzięki niemu każdy sąsiad nie musi się modlić. Tam są wszyscy ateistami, no bo po co się modlić, jak wiesz, że twój sąsiad ma na pewno od ciebie gorzej. No, jakby to zabiera ci w ogóle przyjemność z modlenia się. To już masz załatwione, masz z defaultu lepiej niż sąsiad. A jeszcze co do tego roasta, bo ten roast będzie 25 sierpnia, prawda? Więc jak jeszcze są bilety, to sobie kupcie. I to będzie jakby twój roast z okazji. Tak, roast mnie.
roast cię tak, z okazji? Tak, z okazji, aha, no tak, no tak. To jest... No ty myślisz, że ja nie wiem? Tak jest, bo zmieniam stan cywilny na... A, no widzisz. Nie wiem, jak go nazwać nawet. Na żonaty. Na żonaty, no. No to... tak, to tak będzie, no i w zeszłym roku było Kasparka, jak... No jeszcze nie wiem, czy Kasparek się żenił, czy on wychodził za mąż, bo on kiedyś powiedział, że wyszedł za mąż. Mm. W Warszawie to powiedział i ludzie tak przyjęli na takiej zasadzie, że oni myśleli, że on serio wyszedł za mąż. Nie, no w sumie w Warszawie to jakby... Tak, ale chodzi o to, że on potem miał problem na scenie, bo ludzie już jakby z defaultu przyjęli, że on jest homoseksualny. I on tak miał właśnie, że powiedział, że on wyszedł za mąż. I ludzie to łyknęli na takiej zasadzie, że on, jemu potem było głupio się przyznać, że on źle powiedział. Ale to często się ludziom myli, no nie? To jest ciekawe. Nie wiem, ja się zapytałem ciebie, ja się nie pomyliłem. Ja tak samo się nie pomyliłam, więc uff, udało nam się chociaż tak, raz. Ale to jest dobra okazja, no bo jak masz kawalerski, no kawalerski za granicą polega chyba na tym, że się robi jakieś tam kawały, nie? Chyba tak, nie no, wiem. No tam porywają, tam różne rzeczy robią. No, no i w Polsce, proszę, jest tradycja nowa w Comedy Labie, kto będzie się żenił, to od razu będzie miał, albo będzie wychodził za mąż, bo może mamy też panią, nie? No tak, no tak. Więc z okazji ślubu jest roast. Fajnie. W moim przypadku będzie gross. Gross? No, w sensie, że co? Że obrzydliwe. Aha. Tak. Ach, te sucharki. Ach, te sucharki. Ty musiałeś chyba być fanem Strasburgera, czy nie? Oglądałeś w niedzielę. I tak chyba cię śmieszyło, bo ci tak chyba zainspirował tymi ale sucharami. Ale on nie mówi mało, on właśnie mówi mało sucharów. Nie no, na początku jakiś tam suchar prowadzącego był. No ale nie wiem, czy to był słowny żart. Właśnie po prostu on świetnie opowiada, znaczy on świetnie opowiada złe żarty. No. No tak. Tak, ale ty nie wiesz, że są suchary. Tak? Nie powiedział, że są suchary. Przecież utarło się, że mówi suchary. Tam... No tak, mówili, że tam był król Skóra sucharów. Mówi dużo sucharów, Kasparek no. Się stara. Kto tam jeszcze mówi dużo sucharów? Pondy ma też dużo sucharów, moim zdaniem. To on mówi, to są takie też takie... Są, no. Tylko, że on nie potrafi rozbić taki, jakby taką długą historię i potem na końcu się okazuje, że to jest suchar. No, jesteś w tym. Czy jest jakiś taki suchar, z którego jesteś wybitnie dumny? Suchar, z którego jestem wybitnie dumny? Musiałbym teraz sobie tak zajrzeć, że mam taki zeszyt z sucharami, tam mam dużo sucharów. O, widzisz. Mam dużo żartów, które lubię, ale kurczę, żebym był jakiś tak szczególnie dumny z jakiegoś suchara. Ja na przykład, no. Jak jest jakiś pojedynek gdzieś w towarzystwie na suchary i jest nagle, że hej, opowiedzmy sobie jakieś głupie żarty, zawsze opowiadam na czczosy, zawsze. No, zawsze. To jest mój ulubiony twój żart, naprawdę. Z nadczosów, tak. A tak. To jest kurde, ja mówiłem to chyba Łantka, nie? Na tym, tak. Na... Że jedna babka tak się z tego bekowała później, że podeszła później. Ja mówię, kurde, dla ciebie jednej zrobiłem ten żart i jestem usatysfakcjonowany. Tam widziałem też parę komentarzy, że się ludziom podobał ten żart. No mi się też podobał. Ale kurczę, żeby jeden taki... Nie, ja zawsze mam problem właśnie jeden. Ja nie mam jednego ulubionego. Nigdy nie mam nic, nie mam jednego ulubionego. Znaczy żonę mam, ale to nie mówię, że nic, a nie, że nikogo. To jest różnica, nie? Tak. Znaczy żony jeszcze nie mam. Jak będę miał, to będę ulubioną. Teraz na razie nie mam w ogóle. Okej. Okay. Bo potem będzie, nie? Że o, tu ty, no, ty pilnuj się gościu, ja to oglądam i ty tutaj się uważaj. I... A no właśnie, jak ona reaguje na twoją pasję? Moją pasję? No. No pasję. Testujesz na nie swoje żarty? To jest nasza obopólna pasja. Okej. Okay. Moja taka normalna i jej taka chrystusowa, rozumiesz? A, no widzisz. Tak. Bo ona siedzimy gdzieś i gadamy i jednak ona widzi i ona mówi... Żarty wymyślasz, widzę ten wzrok. Ty już jesteś gdzie indziej, ty już wymyślasz żarty, ty już tam co wymyśliłeś, no powiedz co wymyśliłeś. No inne poczucie humoru, ją bawią moje żarty, ale jak ona coś palnie, to jest takie, że ja nie wiem skąd to się wzięło, jak ona to połączyła w ogóle jedno z drugim. Ja bym chciał jakieś na impro wysłać, no bo ja nie wiem, ona ma, normalnie jakby się miała w głowie, to się dzieje jakoś te połączenia jakoś tak łączą, nie? No. I się daje, że u mnie to jest tak, że one się odwracają i dookoła głowy. No z twojej perspektywy, nie? Z mojej, tak. Ale to też może być, no, jest zupełnie normalna po prostu, a moja perspektywa jest taka, że ja bym tego w ten sposób nie połączył, to prawda. Może tak być. Raz kiedyś jak rozmawialiśmy, chyba gdzieś na Instagramie czy coś, to powiedziałeś takie stwierdzenie, że chciałbyś znowu móc pójść na stand-up jako widz i oglądać stand-up z czystej rozrywki. No. I teraz właśnie wspomniałeś, że ty na bieżąco coś układasz. Czy podczas tego, jak oglądasz jakiegoś innego komika, to nie potrafisz wyłączyć tego analizowania? Jak to jest z twojej perspektywy? Zależy. Czasami umiem, ale to nie jest tak, że cały czas. Na przykład ktoś zrobi jakiś motyw. Bardzo to mi się na przykład przypomniało, jak był motyw u Abelarda, kiedy on miał jakiś taki bit, się zaczynał od tego, proszę, nie nagrywajcie.
my to potem zrobimy lepiej, coś tam, a zawsze znajdzie taki jeden, co nagrywa, nie? I tam potem był jakiś motyw o bezdomnych i nagle o tym, że jakiś bezdomny ludziom robi gały, ci bezdomni się cieszą, ładnie ubierają i potem ktoś go podkablował, bo nie dostał biletu, jak reszta. Mówię, no, bo zawsze taki znajdzie jeden, także nie nagrywajcie, nie? No. I wtedy na przykład to było tak, że to obejrzałem, jakby bawiłem się ten i w ogóle nie myślałem nad taką żadną tą formą, ale potem nagle usłyszałem to i że to jest w ogóle callback do tego na początku, że to było wszystko tak intencjonalnie super zrobione i już jestem na 50 wyłączony, bo on gada dalej, a ja jestem dalej w tamtym materiale i rozkminiasz dalej. Rozkminiam dalej na przykład. Nie da się tego wyłączyć w 100%, ale umiem wyłączyć. Chyba, że jest 10 minut i nie ma żartów. Wtedy, no to co? Wtedy analizujesz, co poszło nie tak na przykład. Nie, ja wtedy się zastanawiam, co tam, wiesz, ty... Miałem tak raz, że oglądałem. Na Kasparku. Nie oglądałem Kasparka, powiem, nie, ja zawsze wychodzę. Chyba, że występuję bardzo na scenie, wtedy po prostu przysypiam. Okay. Nie, Krzysiu jest super. Mówię to wszystkim swoim wrogom, oglądajcie go jak najwięcej. Gdzie skończyłem? Gdzie byłem? Aha, o tych. Czy się mogę wyłączyć? No mogę. Tak. Umiem się wyłączyć, umiem oglądać, ale nie mam takiej przyjemności, jak miałem kiedyś. Aha. Nie mam takiej przyjemności, chociaż, kurczę, oglądałem tego Jeffreysa i... W Warszawie? Tak. No i obejrzałem go z przyjemnością, początku do końca, ale też miałem to, że musiałem jakby się skupić, bo to po angielsku. No, a ja nie miałam, po angielsku, ja więc... miałam tak samo. Bardzo mnie to męczyło, że w takim sensie, że nie dość, że musiałeś zrozumieć po angielsku, to jeszcze załapać intencję żartu, jakąś grę słowną i tak dalej. Ale było fajnie, bo było mało takich odniesień, nie? Do popkultury takiej amerykańskiej czy australijskiej. Myślę, że specjalnie, no nie? Bo może nie w każdym miejscu na świecie by po prostu takie rzeczy siadły. I właśnie fajnie ten program został skonstruowany, że w każdym rzeczywiście kraju on może fajnie siąść, no nie? I widzisz, zamiast tam żartów z tam jakichś amerykańskich, nie wiem, spraw, to było o nazistach i super, i o Hitlerze, i genialnie. Nie? Każdy zna Hitlera, każdy. Tak jest, no. Da się, Hitler łączy ludzi. Dokładnie. Ale nie, fajnie też... Z Rzesza. No. Fajnie też miał kilka nawiązań do takich polskich rzeczy, no nie? Więc to było takie miłe, że... Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ale tak było to. Ale było parę razy, zwłaszcza na początku, że coś zagadał o takie polskie sprawki, coś takiego na bieżąco, a Polacy to tacy, więc to było też miłe z jego strony. Ale też miałam momenty, kiedy uciekałam myślami i zdawałam sobie sprawę, że kurde, to chyba jednak rzeczywiście mnie męczy. No ja miałem takie też właśnie, jak są jakieś polscy komicy, to zazwyczaj to załatwiasz za darmo sobie, nie? Mhm. A tu miałem takie, ty skup się, to zapłaciłem. Okej, czekaj, musi taki Krakus mi się włączyć, chociaż nie jestem Krakusem. Włącza mi się i mam takie, no muszę oglądać, bo zapłaciłem za to. No tak. Prawdziwymi pieniędzmi. Czy potrafiłbyś na przykład Jeffreysa porównać do kogoś tak stylem komediowym, do kogoś od nas z Polski? Czy nie myślałeś na ten temat? Nie myślałem, ale mogę porównać na siłę. No, spróbuj. Na pewno nie jest to Krzysiek Kasparek. To jest zdecydowanie to Kasparek. Kasparek z Jeffreysa to ma wzrost chyba podobny. No, wysoki jest dość. Nie wiem, daleko stał, więc tak mogę... W sensie, no, Kasparek jest daleko, to też jest taki. Wygląda na no wysokiego. Na wysokiego, no. No, to Kasparek też jest wysoki. Albo też wygląda na wysokiego. Porównałbym to. Okej. Okay. I jeszcze mógłbym porównać, że na pewno nie jest to Tomek Machnicki. Gdyż? Bo Tomek jest niższy. Ach, no widzisz. Tomek jest mojego wzrostu, więc wagowo też, nie? Bo ten ma brzuch, nie? A Tomek nie ma. Ale dość dużo było od nas komików. Ja myślę, że kurde, chyba z 1/3. Co jedna sądzisz? Trzecia. Takich znanych, powiedzmy. 1/3 top 100 stand-upedii. Nie? 1/3 top 100 stand-upedii. Tak. Zastanawiam się, kto jest w top 100. No kończy się na Andy Sosnowski, nie? Na pewno nie ma Krzyśka Kasparka. A był. Było. Był, no, znaczy na tym występie był Krzysiek Kasparek. A, tak. Widziałam. To czekaj, to trzeba jednego. To byłaby 1/3 minus. Minus 3, jeden. Minus jeden. No prawie 1/3 komików. Dokładnie. Ale dużo było, cały balkon. I ja. Ty byłeś na balkonie? Byłaś. No byłam. Byłem na balkonie, no. Ale wystąpiłaś 2 razy na open micu, więc już się kwalifikujesz. Myślisz? To było przed wyjściem, czy ale nie jestem w top 100. Do tej statystyki akurat nie wchodzę. Ach, zaniżasz razem z Kasparkiem. No nic. No cóż, no. Ja nie wiem, jak się tam w ogóle weszli. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wam te bilety sprzedam na balkon. Trzeba było kampić, tam było najtaniej, więc... Kampić? Grasz w Counter-Strike'a? Nie, ale miałam w technikum takiego chłopaka, który grał w takie różne gry i od nich było rage, kampić, coś tam... Rage? Rage. Zrage'ować się. Rage, okej, okay, dobra, okej. Okay. To mi się przypomniało kiedyś na studiach.
Był taki gość, co grał notorycznie w Counter-Strike'a i siedział tam w tym, to mi to się opowiadał, chyba mi przy tym nie było, ale grali w akademiku w Counter-Strike'a i tam jakoś, wiesz, połączyli się siecią i tam grali, w sensie, że cały akademik grał, nie miał słuchawki na uszach, ktoś tam mu coś tam krzyczał do niego, a on go zabił, mówi, a japa, bocie. I gra dalej, zadowolony, ale... japa, bocie. No, ale to mi się kojarzy. Co? Noob? Ale noob. A, okej, okay, dobra. No. Ja już nie jestem takim numerem. Easy GG. Tak jest. Bot, noob i te wszystkie, ja to wszystko wiem. Ja, na luzie. Ja poniekąd też. A nie jeśli pasuje. Chodzi o gry, to no. Ty wziąłeś udział w takiej niesamowicie boomerskiej grze jako jeden z 10. I ja oglądałam cały ten odcinek, bo to jest jeden z moich ulubionych teleturniei. I zawsze się próbuje, wiesz, tak challenge'ować, nie? I strasznie mi zaimponowałeś w ogóle. Ja cię zaimponowałem, no, tak? A wiesz, jak ja tam poszedłem? Wiem, dlaczego tam poszedłeś. A jak poszedłem? Jak poszedłeś? Przyjechałem tam i sobie myślałem, a ja będę nic z tym się jechać tego samego dnia, będę zmęczony do sana, to już pojechałem dzień wcześniej. Nie przyjechałem i tak wychodzę, jest 19. Co tu robić? Pociągiem przyjechałem, a to idę w miasto, nie? Zbombardowałem się tak, jak Drezno, tak się zbombardowałem, wstaję. Na 9 jest chyba nagranie, jest 8 chyba 20, ja jestem się Jezus Maria. Ja nie dojdę tam. Ale okąpałem się, szybko poszedłem, doszedłem na miejsce i na tym. Myślałem, że to pójdziemy, nagramy i koniec. Ale tam jeszcze jakieś przygotowania, jakieś umowy, jakieś wiadomo, inne. Wiadomo. Ja byłem tak skacowany, tak zmęczony. Jakby mi make-upu nie zrobili, to było widać jakieś takie wory pod oczami tam zasypiał. Więc nie byłem w najlepszej kondycji. Co ty gadasz? O Jezu, tragicznie. Ja tam... A powiedz, jak wygląda ta nagrywka tego przedstawiania się? Czy jest autentycznie jakby chłop za kamerą? Czy to jest jakaś nie, budka? Jest, ta kamera jest jak w oddali, nie? Tam kamera z oddali, tak jak tutaj masz, tylko że dalej. Bo to jest pół dal, a tam to była dal. No i po prostu jest gość, który tam sobie odwraca kamerę i każdego nagrywa. Ja go nie widziałem, znaczy, go widziałem, gdzieś tam stał. A, bo wy stoicie jakby przy tych stanowiskach. Tak. I tam każdego. I, tam jest i nikt nie parsknął jak ty się... Koleś obok mnie jemnął śmiechem, jak usłyszał garmażeli, to tu jemnął obok mnie śmiechem, nie? Łukasz Wolski, przyjechałem z Krakowa. Z wykształcenia socjolog, z wyboru bezrobotny. Moją pasją jest improwizacja sceniczna oraz garmażeria. No i było tak, że na próbę było, trzeba powiedzieć. Ja musiałem to powiedzieć na próbę i ten gość tam się śmiał i potem trzeba było na poważnie już na tym. No i trzeba było na poważnie powiedzieć. W ogóle tam też beka, nie, bo tam pościemniałem, bo tam musiałem wszędzie, jeszcze miałem takie wyrzuty sumienia, że musiałem wszędzie powiedzieć, że jestem socjologiem i wszędzie w papierach pisałem, że jestem socjologiem. Nie wiem, może będę mógł jakąś karę zapłacić. Tam było, że czytane są poprawne, a tam z wykształceniem to nie bardzo. I że jestem bezrobotnym socjologiem i tak dalej. Nie, no super sprawa. Mi się to bardzo podobało, że mogłem zrobić bekę publicznie z Kasparka. I kurde, być w finale, drugie miejsce. Ale wow. Potem do mnie znajomi pisali i mówią, Jezu, nie wiedziałem, że jesteś bezrobotny. W telewizji to musi być sama prawda, sama pamiętajcie. Prawda. No. Ale imię wszystko się zgadzało, więc... Miałem też pomysł, żeby pójść do milionerów. I zadzwonię do Kasparka jako koło ratunkowe. I powiedziałem, słyszałem pytanie, no powiedz, weź się człowieku za robotę, twoja matka mnie prosi, żebyś coś z sobą zrobił, ze swoim życiem, to tak nie może być. I się rozłączyć po 30 sekundach. Kurde, ale myślę, że to by było całkiem ciekawe, jak oni by to rozwiązali, gdybyś rzeczywiście tak zrobił. Bo myślę, że nie mogliby jakby tego wyciąć, bo to by było dziwne, nie? No nie, no być może użyłbym koła ratunkowego, więc nie mogłoby tak. No wiem, wiem. Ale wydaje mi się, że chyba w milionerach jest tak, że ta osoba, której do de facto dzwoni, że jest w studio, w jakimś takim pokoju. No i co z tego? Bym się w studio, pojechałbym ze mną do Warszawy, myśląc, że mi pomoże, a jedyne, co by mi pomógł, to, żebym znowu z niego bekę nakręcił. No tak. Nie, no nie, no ja bym to obejrzała z przyjemnością, naprawdę. No jeszcze może tak zrobię. Zobaczymy. Knows. Nie wiem, czy odpowiedziałem na jakieś pytanie w pełni, czy tak po prostu. Wiesz co? Nie, no jest spoczko całkiem. Okay. Podoba mi się. No, ja lubię takie dygresje, ja lubię tak sobie pomeandrować i potem gdzieś się gubię w tym wszystkim. Może to jakieś pytanie, ja odpowiem na jakie inne, na w sensie, ja odpowiem zupełnie co innego, więc nie ma różnicy. Jak byś określił swój styl komediowy? Styl. To z takich pytań. A, to jest cudownie to brzmi, że styl, nie? Tam w sensie, no to jest brak stylu. To co ty gadasz? Kręcenie no dobra, ale jak... Styl twoich żartów, tematyka, powiedzmy. Tematyka? No. Kurde, jak ja zrobiłem 20 minut o sraniu ostatnio w materiale, taka może być tematyka. Ej, ale bez kitu, raz tutaj przyszłam na taki właśnie występ, też chyba na testy rok temu i powiedziałeś, że mogę kogoś doprosić, no nie, do znajomych, żeby przyszli. No i ja tak, to chyba wtedy Juszczak też był. No i chyba byli jacyś open micerzy i mówię, że no, to jest właśnie taki w miarę doświadczony krakowski komik, fajna tematyka w ogóle. Takie. I tu pierwszy żart, no sraj, tak o nie. I potem mówię, to nie był ten, jak coś...
Tak się zastanawiam, co ten gość sobie myśli. Ale nie, nie, spoko. Bo nie. Ja bardzo lubię twoje żarty. A wiesz czemu ja ten materiał... Ja miałem w ogóle wrzucić ten bit kiedyś o tym kebabie i tak dalej. Ale opowiedziałem go kiedyś Antkowi. I Antek tak się z tego śmiał. Mówi, ty go nie wywalaj, to rozbuduj. Więc tam dobudowałem trochę jeszcze rzeczy. A jeszcze inna sprawa. Ja już wiedziałem, że go nie wyrzucę w momencie, przyszła do mnie babka kiedyś po występie. Taka on-e. I miała do mnie pretensje, że to było obrzydliwe. I że ona się z tego śmiała. Ona miała do mnie pretensje, że z tego śmiała. Ja mówię, jak człowiek, którego to brzydzi, się z tego śmieje, to musi być śmieszne po prostu. Wiesz, co chodzi? No ja to zostawiłem. Tematy fekalne the best. Znaczy, wiesz, ja pół życia spędzam na kiblu z problemami moimi litowymi, więc jakby jak ktoś mówi, że robi stand-up o życiu, ja robię stand-up o życiu. Tak. A ostatnio mówiłaś właśnie też u Antka, że w storytelling bardziej chciałbyś iść. Tak. Że porzucasz te swoje życiowe żarty. Mogę sobie życiowe te swoje te tam suchary gdzieś wpleć w historię. Bezproblemowo, ale no już mi dużo osób mówiło, żebym próbował gdzieś z tym storytellingiem. Ja też się z tym lepiej czuję, bo jakby łatwiej mi sprzedać siebie, jakby oddać i jestem bardziej swój, taki jak jestem na co dzień. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem. Gdzieś tam jakieś są jakieś takie filmiki, te gdzieś te skartki, te jakieś tam pierdoły są powrzucane i ludzie jakby sami mi taki feedback dają, że oni chcą czegoś takiego bardziej, niż żebym ja pisał takie żarty od A do Z. Gdzie w poprzednim materiale, jak miałem takie żarty od A do Z napisane, gdzieś tam o nekrofilach, tam o czymś, to też było fajne reakcje, więc nie wiem, no na razie idę w to, zobaczymy. No i ten dobrze. Nowy materiał jest dużo bardziej storytellingowy, zdecydowanie. Ten, który dzisiaj testujesz? No tam się testował, nie ten, ten już jest przetestowany, co mam. Okej. Okay. A dzisiaj będę tam sobie jakąś historię wrzucał, jeszcze jedną, zobaczymy. No i będziemy robić impro, nie, na końcu, w sensie na impro, w sensie takie na zasadzie... Robicie w trójkę impro. Tak, siadamy sobie we trójkę, nagrywamy wszystko, będzie w internetach. Okay. Nagrywamy sobie, siedzimy we trójkę i gadając z publicznością staramy się na ten temat coś układać. Wow, no to myślę, że bardzo fajne, bardzo rozwijające też, nie? No tak, zdecydowanie. To jak masz materiał głównie i ten, to bardzo rozwija. To. I dużo się uczysz od Kasparka w takim impro? Ale go zagięłam pytaniem. Płaczek. Okej, okay. Cięcie? Nie. No, wiesz, Kasparek jest w impro doświadczony. Jest, no. No ale on też, no, dużo ode mnie łapie, dużo ode mnie się nauczył, jeśli chodzi o... znaczy nie, on lepiej trzyma mikrofon, w sensie tak jakby, jak on trzyma mikrofon, to ja widzę, że on... Ja tak, no, jeszcze muszę popracować. No właśnie ten nadgarstek miałeś rozwalony, może to dlatego. To nie, że wiesz, że Kasparek lepiej, tylko ty masz rozwalony nadgarstek. Złamany, to był ten? Świeżo po złamaniu, tak. No. To jest ten. On tak fajnie sobie strzela jeszcze, to jest cudowne takie. Bardzo miłe, szczególnie jest taka pogoda, ja bardzo, bardzo sobie chwalę wtedy. On był też skręcony wcześniej. No, ogólnie tą rękę miałem 7-8 razy gipsie. No w końcu 7. Prawa ręka, nie? Myślę, że zakończymy na tym. Na czym? Na tym, że złamałem rękę? Tak. Nie, na tym, że masz bardzo zmęczoną prawą rękę. Że mam bardzo zmęczoną prawą rękę. Dlatego czekamy na roast i twoje za żonę pójście. Za żonę pójście. No bo się mówi za mąż pójście, nie? A za mąż? A za żonę to się nie idzie. Kurde, co się co robi się z żoną? Idzie? Jezu, no żeni się, ale... Właśnie, to ona wychodzi za mnie, a nie ja za nią. No tak. Jak ona wyjdzie za mnie, to ja jestem przed nią. No tak. Czyli ona... Kobiety powinny się oświadczać, wyjdziesz przede mnie. Wyjdziesz przede mnie, tak, dokładnie, tak powinno być. Tak. Wyjdzie tak, za... Nie, to mówisz, idź za mnie. Idź za mnie. Bo to ona wychodzi aha, no tak. za niego. Ale wiesz, to wtedy nie jest pytanie. Czy staniesz za mną? O! I tak nie powinno być, tak. Dzięki wielkie za rozmowę. Ja też dziękuję. Powodzonka w wakacyjnych testach na roście i w twoim przyszłym pożyciu. Moim przyszłym pożyciu. Wiesz, że pożycie to jest... Pożycie małżeńskie to chodzi o to, że musiałbym dzieci zrobić w tym stylu. Pożycie. Tak myślisz? No pożycie, no to jest pożycie. A, no tak. No dobrze, to... Żenisz się pożycie. Ola tutaj nam życzą, żebyśmy się, wiesz, częściej, bardziej, mocniej, to są najlepsze życzenia, jakie można dostać. No dokładnie tak. Tak. Wszystkiego dobrego. No muszę to jakoś skończyć, nie? Ile mamy minut? Machnicki, po prostu stąd wydziedziczy, nie będę mogła już tu przychodzić. Nie, no kończymy, spoko. Kończymy, nie ma problemu, no. Dzięki wielkie, trzymajcie się. I do zobaczenia.